Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget Dzisiaj jesteśmy na berserku Bo dużo osób pisało mi, że dawno tego berserka nie było Kiedy będzie berserk i tak dalej i tak dalej Mimo, że z tego co widziałem to był 6 dni temu Bo tutaj miałem zapisaną walkę, gdzie Pokonaliśmy sobie tornatko I po prostu to było 24 listopada Teraz mamy 30, więc no 6 dni temu, tak jak mówię, odcinek był A no jak wiemy teraz Jest już 430 poziom, prawie już tutaj Się zbliżamy, tak więc po prostu No nie ma za bardzo co na tym berserku robić, nie ma co, nie masz czego nagrywać i tak dalej, no bo ten poziom jest już dosyć wysoki. Tornado już zamknęliśmy, bo tornado tam, wiadomo, zawsze coś tam można było popchnąć. Teraz już tego tornada nie ma, więc zostało nam tylko tyle lochów, ile tutaj widzicie. Tak więc nie będzie to wcale takie proste, żeby z tego berserka się te odcinki pojawiały dość często, no ale będę się starał, tak, już tutaj dawno, dawno nie robiliśmy nic właśnie w tych lochach w strefie mroku. Tych statystyk byliśmy naprawdę sporo, więc wydaje mi się, że może faktycznie coś dzisiaj uda nam się pocisnąć i jakiegoś tam expa uda nam się zdobyć. Zanim jeszcze przejdziemy do, można powiedzieć, yy do odcinka, do sedna odcinka wymyśliłem sobie taki pewien challenge, który no pomoże głównie mi, ale wy mi możecie pomóc żeby go zrealizować, chciałbym do końca tego roku wbić 1000, 10 tysięcy, przepraszam, 1500 chciałem powiedzieć, no bo tyle nam brakuje 10 tysięcy subskrypcji, brakuje nam w tym momencie tak jak mówię, 1500, mamy około 8,5 8500, jak ktoś jest, myślę, że kilka osób takich się znajdzie, które śledzą praktycznie mnie od początku ten kanał, to wiedzą, że pierwszy swój filmik wrzuciłem na początku roku tego roku, 2020 właśnie 20. Na początku jakoś tam chyba to był 3 styczeń, coś takiego No i po prostu fajnie by było w rok wbić te 10 tysięcy subskrypcji Będzie ciężko, bo już tak naprawdę został jeden miesiąc I będzie ciężko, bo no wiadomo, no półtora tysiące subskrypcji w moim przypadku w miesiąc No to jest naprawdę ciężko, żeby taki wynik osiągnąć Ale możecie pomóc, możecie spróbować właśnie Możemy spróbować wspólnie w sumie tego dokonać Ja teraz o tym będę przypominał w każdym filmie Wy możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście Możecie polecać w gild jak swoich, nie wiem, możecie jak macie dwa konta, to możecie nawet zasubskrybować. Jestem raczej przeciwnikiem martwych subskrypcji, no ale w sumie mój tak naprawdę cel. Gdy już wbiłem 1000 subskrypcji, bo 1000 to był mój taki pierwszy cel, no to drugi cel to jest właśnie te 10 tysięcy. I szczerze mówiąc, po tych 10 tysiącach już się nie spodziewam jakichś wielkich kokosów, nagrywając tylko i wyłącznie Shakesa. No bo jednak Shakes to community ma dość niewielkie w porównaniu do innych gier. Sami wiecie, że na przykład nie wiem. LOL, czyli League of Legends, League of, League of Legends, albo Minecraft, no to community jest ogromne i tam naprawdę łatwo yy, o wiele więcej ludzi szuka kontentu związanego z tymi grami, i o wiele łatwiej, żeby ludzie na ciebie trafili. Z em tak nie jest, yy, bo Shakes jednak to community ma dość małe w porównaniu właśnie do takich dużych gier, yy, tak więc no tych subskrypcji też nie wiadomo jak dużo nie będzie, ale no mówię, po tych 10 tysiącach yy, moje jakby takie oczekiwania, marzenia się zakończą, także fajnie by było właśnie w równy rok to w Wbić. Także już przechodząc do odcinka, po prostu zostawcie subskrypcję, zostawcie też kciuka w górę, żeby ten film się roznił dalej, żeby po prostu jeszcze więcej osób na niego trafiło i może uda nam się to 10 tysięcy subskrypcji wbić do końca roku. Zobaczymy. Dobra, ja już nie gadam, którą mamy minutę, już trzecią rozgadałem się na początku, więc teraz przechodzimy sobie do. Lochów. i pamiętajcie o lajku, like. like też jest tak jak już mówiłem dość ważny dobra, no i co my tutaj tak naprawdę możemy zrobić, ja już wszystko porobiłem bo raczej level wydaje mi się, że jakiś tam wbijemy, tak więc tutaj awanturniczość arena i tak dalej, wszystko już zostało przeze mnie zrobione, jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów to mamy ją na 39 poziomie nie wymieniałem za bardzo tych klejnotów na tym czarnym piątku, bo wszyscy tutaj mają w miarę świeże, jak widzicie ja tutaj mam średnio po 820 tu nawet jakiś 850 mi poleciał tak więc już po prostu no, te gemy mam aktualne, więc jakoś tutaj się bardzo nie napinałem. Klepsy sobie tylko dobiłem, żeby mieć równe 5000 i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten event na berserku. Więc po prostu teraz spróbujemy sobie coś pocisnąć. Zaczynamy od Karuzeli z Idolami. Mamy tutaj fatty piloa. Widziałem swoją drogą, że Zakreblego pokonał na tym swoim Berserku yy, bodajże wczoraj na no odcinku, czy tam przedwczoraj. Yy, no a wiadomo, że ten jego Berserk jest o wiele... Kto to w ogóle jest? To jest chyba... Yy, to jest chyba Paladyn. Dokładnie, to jest Paladyn. Yy, wiadomo, że ten jego Berserk jest słabszy od naszego, więc no wydaje mi się, że i nam powinno to jakoś łatwo pójść, nie? Zobaczymy, czy faktycznie się to uda. Yy, 444 level, tak jak mówię, Paladyn, no bije dość dużo. Tam 3 miliony były HP. Yy, bije dość dużo, no ale... Jest też można powiedzieć delikatnie papierowy. Tak więc, to no, może jakaś seria z naszej strony: może jakieś uniki Kunegundy. I faktycznie ten fatty Pillow yy, uda nam się go pokonać po prostu, nie? Na pewno byłoby to przyjemne, bo yy, wpadłoby dla nas 300 milionów ekspa. No i wiadomo, ten 430 level yy, też gdzieś tam, gdzieś tam mistyługo wychodzi, żeby go wbić. Oprócz tego, udało nam się chyba dwa dni temu, jak był level z kalendarza, udało nam się wbić yy, dwa levele w ciągu jednego dnia, dlatego że. Pierwszy to był level z kalendarza, natomiast drugi to był level po prostu zawki, bo tam nam malutko brakowało, dobra, udało się go pokonać, super. Od razu sobie to zapiszemy i będziemy oglądać na samym końcu odcinka. Teraz mamy gimpera. Gimper to jest bodajże berserk, o ile, o ile mnie tam pamięć nie myli. No widzicie on bije dość dużo, ale zobaczcie właśnie to jest to, że Maguś, potężny krytyk może mu tutaj zasadzić, no on nas niestety one shotuje, ale, ale myślę, że jest do zrobienia, jeżeli Maguś, o no teraz myślałem, że na hita nie zginie. A tutaj niestety zginął. Maguś tak samo nie udało mu się zaatakować. No tutaj z naszej strony, no albo nasza jakaś seria potężna, albo potężny kryd Magusia plus nasza seria, no i myślę, że on będzie faktycznie do pokonania, mimo że zobaczcie, bije bardzo dużo, no i też my mu za wiele nie robimy. No, zobaczcie, że większość prób to się kończy na tym, że on ma pełne HP, no ale dobra, troszeczkę możemy sobie tutaj popróbować. Powiedzmy z 200 grzybków na niego, zobaczymy jak to pójdzie. Fajny ma w ogóle awatar tutaj gimper. Okej, okay, pokonany, zobaczcie. Dobra, też go zapisujemy. No to było dość proste, nie oszukujmy się. Także już tutaj dwóch youtuberów udało nam się pokonać. I kto jest następny? O, następny jest Unge, czyli można powiedzieć niemiecka legenda Shakesa. No i co? I tak naprawdę to jest. To jest chyba zabójca, z tego co widzę, bo zobaczcie, dwie bronie ma, o ile dobrze. No, no chyba zabójca. No ale okej, okay, czy on jest do zrobienia? No zobaczcie, tutaj nasi y, nasi towarzysze, o, teraz na hita y, zszedł, no ale okej, okay, możemy tutaj ze 100 grzybków na niego spróbować, czy nawet 150, y, bo wydaje mi się, że jeżeli jakaś szczęśliwa próba siądzie, jeżeli jakieś krytyki siądą, to on jest do zrobienia. No zobaczcie, że ci y, idole powiedzmy są y, dość mocno papierowi, tak więc no... Jakieś tutaj, tak jak mówię, na naszą korzyść uniki, kryty w, je, w jego stronę. No i też powinien paść. Generalnie te Lochy, mam wrażenie, takie nowe, yy, biją bardzo duże, ale są papierowe, nie? To już ja zresztą mówiłem jakiś czas temu. Yy, dobra, ale wracając, coś o czymś mówiłem i kurczę, zgubiłem wątek, bo tego Gimpera nam się udało szybko pokonać. Yy, no ale dobra, nieistotne, zapomniałem, teraz już sobie nie przypomnę w każdym razie zobaczymy jak, jak nam tutaj pójdzie z tym Unge, powiedzmy do 3800 grzybów, zużyjemy na niego tak około 150 chyba miałem, więc w sensie no, około 150 mi na niego pójdzie, jeżeli się nie uda, no to pójdziemy dalej, ale z porządku, zobaczcie, że zbliżyliśmy się do 430 levela pokonaliśmy już dwóch przeciwników tutaj dość tanio, można powiedzieć mam też dużo golda, chyba o tym mówić, nie jestem pewien, mam dużo golda jak sami widzicie, zapytacie czemu nie wydaje i tak dalej, po pierwsze i tak teraz na na tym BSL ku chcę trochę iść w HP, więc to HP raczej bardzo mi w tym wypadku nie pomoże, bo tutaj jednak liczą się hity mocne z naszej strony. No ale chciałbym tam tak jak mówiłem już na poprzednim odcinku z Berserka chciałbym dobić no tak z, powiedzmy z 5000 tego HP w podstawie żeby sobie było to jedna sprawa, a druga sprawa chcę sobie uzbierać tutaj miliard nie miliard, przepraszam, 10 miliardów golda, bo jak wszyscy wiemy obecnie 10 miliardów na raz w ekwipunku to jest max i po prostu sobie nagram w związku z tym jakiś tam odcineczek, gdzie tego golda sobie wpakujemy w statystyki, jak się możemy łatwo domyślić, to nam da tam 1000 podstaw i będziemy sobie dać lecieli, jeżeli chodzi o te Lochy. To samo robię na Paladynie, i w sumie w zależności. O, tam 25 milionów. No mówię, no jakby tutaj jakaś y, taka szczęśliwa próba nam się trafiła z naszej strony, to on wypadł. No ale tutaj nie ma co i tak już przesadziliśmy. Y, no ale powiedzmy jeszcze te 25 grzybków i zobaczymy, jak to pójdzie. Y, tak jak mówię, no jeżeli chodzi o tego. Tego naszy, tego golda, to, to samo robię na Paladynie. I w zależności na której postaci szybciej uzbieram 10 miliardów, yy, na tej postaci właśnie poleci z niej odcinek. Yy, dobra, Karuzela z idolami, można powiedzieć, że zrobiłem to, co chciałem zrobić. Miałem tutaj pokonać jednego, pokonałem dwóch i prawie trzeciego. Yy, lecimy do hemoridoru. Hemoridor upiorny jeźdźca, jeść, upiorny jeźdźcy yy, to jest Paladyn, z tego co pamiętam. No i, no i to jest ciężki przeciwnik, na nim się tutaj łatwo dość zablokować. Yy, no ale okej, okay, zobaczymy, czy faktycznie coś będzie tutaj tutaj do zrobienia, jeżeli o niego chodzi, no jakieś, jakaś może seryjka z naszej strony może yy, byłby do ubicia, no tak jak mówię, no tych statystyk troszkę nam wpadło, więc mimo wszystko yy, w tym roku widzicie, że, że coś tam ruszamy powoli yy, okej, okay, na niego ile? Mieliśmy 3750, powiedzmy 150 do 3600, też tutaj nie będę jakoś nie wiadomo ile wydał na te lochy bo wydaje mi się, że nie ma to kompletnie sensu yy, no bo wiecie, no tu na tego ungę na przykład jakbym wydał 3000 to też raczej by padł, nie? Yy, no ale to się mija z celem, biorąc pod uwagę, że musimy 5 takich lochów zabić, żeby wbić level yy, także no nie ma co, nie? popróbujemy sobie tutaj delikatnie jeżeli coś ma faktycznie paść praktycznie za darmo to padnie, a jeżeli nie, no to nie ma co się bardzo jakoś napinać. Widzicie, że tych lochów zostało nam tak naprawdę no już niewiele. Jakby nie było, to pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że, no nawet jakbyśmy wszystkie te lochy pokonali, to zobaczcie, ile leveli byśmy wbili. No nie za wiele. Teraz głównie te levely, ten EX i tak dalej, leci nam zawki, i tak naprawdę na tym się najbardziej skupiamy. Dobra, no i co? No i tutaj nie, nie widać, jakby możliwości, żeby go można było pokonać jeszcze. W sumie jestem zdziwiony, ale na każdej postaci, która jest tutaj już w mroku, jakoś dalej blokujemy się właśnie na tych jeźdźcach. Powiedzmy, że jeszcze 50 grzybków niech będzie. Tak jak mówię, na każdej postaci, która jest tutaj w tych, w tych jeźdźcach, w sensie, no na każdej postaci, która jest z mroku dość daleko, no to ci jeźdźcy to jest dość duży problem. No i jak widzimy, berserk tak samo jeszcze nie może sobie z nimi poradzić. Dzisiaj jest dość, dość jasny, jeszcze teraz słońce wyszło i chyba troszkę jestem prześwietlony. No ale już trudno, z której to w ogóle strony? Z tej, dobra, bo to jest lustrzane odbicie, nieważne. Muszę, tak jak mówię, się przyzwyczaić do tej kamerki. Ktoś mnie ostatnio zapytał w ogóle, czy się stresuje podczas nagrywania z kamerką. Nie stresuję się, ale. No jest tak inaczej, nie? Jest tak dziwnie i tak inaczej mam świadomość, że jednak mnie widzicie, nie? Wcześniej to sobie tylko gadałem, yy, siedziałem i jakby nie zwracałem uwagi yy, na przed jak wyglądam i tak dalej. Nieraz ledwo wstawałem z łóżka i od razu, do, od razu szedłem do nagrywania, yy, żeby sobie już przygotować odcinek na popołudnie i tak dalej. A teraz no to wiadomo, jednak trzeba się ogarnąć, yy, no bo już mimo wszystko mnie widzicie bardzo jestem przyświetlony przez to, że to słońce wyszło, no ale dobra, nieistotne śpiewające syreny, no właśnie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie napocząć chociaż tą górę Olimp, którą wszyscy uważali za przesadę, jak już wchodziła w, w tym roku, że ona tutaj ma prawie 3 miliardy HP, no ale jak widzimy nie, nie ma w ogóle raczej jeszcze takiej opcji, więc lecimy dalej no zostały nam tak naprawdę 4 lochy strażnik złotego jaja, to jest bodajże wojownik, no i co, no i może tego wojownika byśmy byli faktycznie w stanie rozwalić, to jest jest ósma szkoła magii. No, spróbujmy, po prostu spróbujmy. Nie będziemy tutaj, wiecie, jakoś zastanawiać się, tylko po prostu przeklikajmy. Powiedzmy do 3300 200 grzybów na niego, zobaczymy jak to pójdzie. No zresztą tu widzimy, że on od czasu do czasu blokuje, jak tak przeklikujemy, więc po prostu na pewno jest to wojownik, bo teraz to wiadomo w tych lochach różne te klasy są i nie ma co patrzeć na siłę, bo w sensie no nie ma co patrzeć na główną statystykę, bo jednak te lochy może być na przykład siła, może to być berserk, może być paladyn i tak dalej, więc lepiej sprawdzić co on po prostu robi, aniżeli na statystykę. To był właśnie mój błąd często, że ja Patrzę siła, myślę od razu wojownik A potem mnie poprawiacie w komentarzach, że to nie wojownik Tylko na przykład, nie wiem, paladyn No ale okej, okay, nieistotne No Strażnik Złotego Jaja coś tutaj nie chce się poddać yy, Ale się poddał, okej, okay, nieważne także super, kolejny loszek pokonany no i zobaczcie, brakuje nam dosłownie dosłownie 54 miliony expa do kolejnego levela, no i mamy tutaj jak sami widzicie już pełny ekwipunek, bo trzy lochy nam padły, także poleci to od razu do rozmontowania w sumie to mógłbym to tak naprawdę sobie tutaj zmienić wygląd z tego co pamiętam bo tak z pamięci to tak, to nam daje najwięcej surowcy, surowców w ogóle wczoraj mi znowu napisali ludzie na discordzie, że źle się poprawiłem że nie powinno być surowcy tylko surowców i faktycznie sprawdziłem w internecie, i surowców jest OK. A w komentarzach mnie inni poprawiali, że surowcy powinienem mówić. Już po prostu nie wiem, już mi się to miesza, ale no trudno. Chyba będę mówił po prostu tak, jak ja uważam. A nie będę się tam przejmował innymi ludźmi. Nie pamiętam jaki był pierścionek, bodajże ten nam dawał najwięcej. Butów to kompletnie nie pamiętam, więc w tym momencie tych butów nie będę rozmontowywał, tylko po prostu je zostawię. I okej, okay, lecimy. Jakby ktoś pytał, to po prostu zmiana wyglądu daje nam to, że więcej tutaj możemy właśnie tych surowców u Kowala, czyli metalu i odłamków dostać. I ja to sobie sprawdzam tym kalkulatorem do Kowala. No wiadomo, teraz nie będę tego sprawdzał, no bo, no bo nagrywam. Natomiast. Tak z pamięci to właśnie pamiętam, że wisiorek ten. No a pierścionek to ten ring taki, to jest ring? Chyba chyba tak, zobaczmy. Yy, tak, ring, dokładnie. Pierścień bokserski. To chyba one dają właśnie tutaj najwięcej. Yy, tak więc tak z pamięci sobie po prostu zamieniłem i lecimy dalej. Dobra, to zapisałem, zapisałem, więc spoko. Yy, co my teraz mamy? Hur Grid, yy, Czyli yy, ten sam, z którym się męczyliśmy ostatnio na druidzie. Tylko że w strefie światła. Tym razem mamy go w strefie mroku. No i to jest wojownik. Liczyłem szczerze, że tu już jakiś mag będzie bo jednak ci magowie no wiadomo byliby dla nas prości natomiast no ten, ten ma tutaj bardzo dużo, no to jest wojownik bo blokuje i ma tutaj bardzo dużo siły no i też HP miliard 300 tysięcy więc też sporo tak więc, no, po prostu wydaje mi się, że totalnie nie ma opcji go jeszcze pokonać, i chyba nawet sami widzicie, że w ogóle nie ma co tutaj klikać. No, ponad miliard HP to już jest zdecydowanie na ten moment dla nas za dużo. Dobra, czyli cztery lochy już za nami, no i teraz nordycy bogowie. Mamy Tora, Thor to jest wojownik i wcale nie wygląda jakby był nie wiadomo jak silny, tak więc po prostu spróbujemy go pokonać. No i on dałby nam tak naprawdę 430 level, więc też na pewno bardzo przyjemna sprawa dla nas. zadaje obrażenia, błyskawicą, odporny na błyskawicę, a my bodajże w broni mamy chyba zimno dokładnie, natomiast jak tutaj jeżeli chodzi o Kunegundę, bo to też jest istotne też zimno, ok, czyli po prostu po prostu lecimy i próbujemy go rozwalić no tak do połowy HP mu przeważnie schodzimy w każdej próbie, więc no jedna szczęśliwa próba i on powinien Faktycznie zostać rozwalony. Nie wiem czy nam się to uda, ale, ale mam taką cichą nadzieję. Nie pamiętam też kto tam jest kolejny, chyba też wojownik, więc no już raczej dwóch z rzędu nie pokonamy. No ale spoko by było wiadomo, chociaż jednego rozwalić. No i ten level dobić, nie? Ten level chociaż dobić na pewno by było yy, fajnie. Yy, no w sumie ja wcześniej powiedziałem, że tak nie wiadomo jakbyśmy wszystkie lochy w tym momencie zamknęli, ile leveli byśmy wili. No każdy nam tutaj daje yy, 300 milionów tak naprawdę już w tym momencie. Więc, więc, no, trzeba by policzyć, nie? Jeden level to potrzeba pięciu takich zabić, no i trzeba by policzyć, ile nam tutaj faktycznie zostało tych przeciwników, no i wtedy moglibyśmy mniej więcej sobie obliczyć, no ale na pewno nie będzie to jakoś nie wiadomo jak dużo. Dobra, no, ten tor, no zobaczcie, że on wcale nie chce paść. Jeszcze tutaj 100 grzybków na niego poświęcimy, może, może się uda, jeżeli nie, no to lecimy dalej. Zostanie nam esteroz i zostanie nam. Co? Zostanie nam chyba jeszcze. 13 piętro, właśnie. 13 piętro, tam chyba 16 mamy w tym momencie. No, zobaczymy, czy faktycznie coś podziałamy. No, tam było 200 milionów. Znowu 200 milionów, także no 500 mu zbiliśmy. No, szkoda, szkoda, że, że myślałem, że on zostanie pokonany, nie? Biorąc pod uwagę, ile tam ten Hagrid miał HP i siły, a biorąc pod uwagę, ile on ma, no głównie HP, nie? Tam było, tam było 600 milionów HP więcej aniżeli tutaj. No, ale i tak jednak wygląda na to, że jest on dla nas. Niestety za silny. No i okej, okay, zostaną nam jeszcze dwa lochy, i tak naprawdę to wszystko, 17 minuta. Tak więc, no widzicie, ten berserk teraz będzie te lochy bardzo, ale to bardzo szybko obskakiwał. Tam jeszcze na koniec 100 milionów próba, no ale dobra. Lecimy dalej. Aha, tutaj miałem policzyć, tak? No to tutaj 11, no to powiedzmy, żeby były dwa levely. Tutaj 10, no to 2 levele. To jest który level? To nam w ogóle nawet 300 milionów nie da. No ale powiedzmy, że też 2 levele, czyli 2, 2, 2. To jest 6, tutaj też 2 levele, no to jest 8. Tutaj powiedzmy, bo tu jeszcze nie liczyłem tego jednego i tego jednego, no to tu powiedzmy, że że jeden level, czyli to będzie 9, tutaj będzie 10. No, i tutaj będzie 12 12,5, coś takiego mi się wydaje, nawet mniej troszeczkę, tak liczyłem na szybko, nie? Ale coś 12 oko i pół leveli, jakbyśmy wszystkie te lochy w tym momencie zamknęli. Czy to jest dużo na tym poziomie? No, dyskusyjne, nie wiadomo, że tego nie zrobimy, nie zamkniemy ich wszystkich, no ale, jednak, mimo wszystko, no, nie jest to wcale jakoś tam nie wiadomo ile. Dobra, zobaczcie: Guroaz, on ma 47,5 tysiąca siły, on ma też tutaj 670 milionów HP, więc jest jeszcze słabszy od Tora. Także, może faktycznie udałoby się go pokonać, byłoby to na pewno przyjemne dla nas. No ale dobra, no, popróbujemy. Mieliśmy 3100 grzybów tam mniej więcej, to powiedzmy do 2900 sobie na niego tutaj wydamy. No kurde, nie dobić tego levela byłoby przykro. Tam jakaś bliska próba, bardzo. No ale wiadomo, no to jest Shake, zróżnie to bywa. Już dzisiaj awkę zrobiłem. Udało się, dobra, dobity, nieważne. Udało się go pokonać, 300 milionów wpadło. No i czy. No dobra, dokładnie, nie zapisało nam się standardowo, tak więc musimy. Musimy tutaj zrobić taki myk, cyk, cyk, górołas. No i okej, okay, udało się go pod, pokonać, więc to na pewno yy, bardzo fajna sprawa dla nas, że wbiliśmy ten level, już 430. Yy, tutaj mamy też jakiś pierścionek, ile mamy tutaj jeszcze w ogóle miejsc w rozmontowaniu mamy yy, w sumie to sprawdzimy, poczekajcie, bo mamy jeszcze dwa miejsca yy, 900 tego i 200 tego. Dobra, jak zmienimy wygląd, yy, cyk. Yy, 200 tego, a no dokładnie, 200 metalu nam doszło, nie więc yy, no, ring jest powiedzmy bardziej opłacalny. Yy, ok, lecimy dalej i to jest mag, Jeffrey to jest mag, kurde, klikamy go, on poleci tak samo, nie? Yy, to jest kwestia dosłownie kilku grzybków, 500 level, yy, no ale tutaj seria z naszej strony i on tak samo będzie, po prostu yy, powinien być to dla nas spacerek przynajmniej. Wiadomo, że on na pewno wszystkich nas na hita tutaj ściąga, więc kwestia tego, żebyśmy jakiś, jakiś tutaj jakąś serię w niego wyprowadzili. No ale, mag, nie mag, więc no wydaje mi się, że po prostu trzeba doklikać tak, żeby go pokonać. Kolejny to jest bodajże zwiadowca. No właśnie, o tym mówię, że 40 grzybów chyba na niego poszło i został pokonany. Kolejny to jest bodajże zwiadowca. Sprawdźmy tutaj. Dokładnie, to jest zwiadowca. On też chyba będzie do pokonania. Zobaczcie, to jest zwiadowca zwiadowca. To on jest bardziej papierowy niż ten mag. Przynajmniej tak się wydaje, no ale ok, on też powinien zostać pokonany. I kolejny z tego co pamiętam, to też jest mag, więc tego kolejnego też pokonamy. I dopiero kolejny to będzie dla nas znowu blok. Zobaczcie, jak to pięknie idzie. Super. Dobra, zimne dranie od razu też zapisujemy. Zobaczcie, jaki tu progres w tym Esterosie się zrobił. Plecak jest pełen. okej, okay, co my tutaj mamy. Mamy to, co ja, aha, pamiętam, to, to nam chyba dawało najwięcej, ok, w ten sposób, no i dobra, i na razie, na razie tyle, już nie mamy w ogóle miejsca niestety w, w tym naszym nieszczęsnym... No w tym naszym nieszczęsnym, u tego naszego nieszczęsnego kowala, w ten sposób, no ale dobra. Buty, o ile buty są słabe, tak tutaj ten, tak lata może być nawet dobra. Więc spoko zrobimy sobie to po prostu w ten sposób. Tutaj sobie zamienimy runki. Tutaj sobie odzyskamy klejnot w ten sposób. To ma wszystko ok. I ulepszymy jeszcze raz dwa, tak jak było tamto. I chyba tyle. Chyba tyle. Wszystko tu jest zaczarowane, więc dobra. Możemy lecieć z powrotem do tego esterosu. No jak widzicie, Bridget, kolejny mak nawet niektórzy mówią, że ten mag jest ten mag jest słabszy od poprzedniego. No i dokładnie 3 grzybki To jest właśnie to. To jest berserk. No i jak sami widzicie, brakuje nam już tutaj no dwóch jeszcze musielibyśmy pokonać, żeby, żeby level kolejny jeszcze wbić. No ale raczej, raczej to nam się nie uda. Dobra. No, tu już jest bałwa, bałwan i wilk cienia. W teorii nie są on wcale taki, taki trudny, bo zobaczcie, że on ma 54 tysiące siły i 750 powiedzmy milionów HP, więc w teorii nie jest on wcale taki trudny. I może, jakbyśmy poklikali, to może on by był do zrobienia. Na pewno, Tor jest od niego silniejszy, no bo Tor ma tam HP ma tyle samo, a siły ma dokładnie 90 tysięcy, więc dobra, no. Tor jest raczej od niego można by powiedzieć silniejszy no ale czy my tutaj chcemy jeszcze na niego wydać no powiedzmy, że do 2600 coś takiego, powiedzmy, że jeszcze 200 grzybów, którą mamy minutę 22 no to jednak przez te działania w sterosie, przez te dymy pościgi i wybuchy udało nam się przedłużyć troszeczkę odcinek no może nie, może do 2700 powiedzmy jeszcze 100 grzybów na niego, bo tutaj jednak te próby nie są wcale takie bliskie, jak były na przykład w przypadku Górołaza mimo, że on wcale nie jest od niego taki, tak bardzo potężniejszy powiedzmy. No i dobra, wbijam jeszcze do, do tej strefy mroku, w sensie no, do tego 13. piętra w strefie mroku. Tam jeszcze coś spróbujemy podziałać i będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze obejrzymy walki, oczywiście, bo te walki są dość ciekawe, wydaje mi się, jeżeli chodzi właśnie o tą strefę mroku, No ale ładny, ładny dzisiaj progresik. Nie spodziewałem się, że tyle zrobimy, głównie w tym esterosie. No a tutaj jednak się udało. No i tak naprawdę, ile jeszcze? Kilka dni i dobijemy sobie level zawki, więc, więc no kolejny level nam wpadnie. No i powolutku, malutkimi kroczkami, będziemy się zbliżać do tego 500 levela na tym berserku. No wiadomo, że to, że tak lochy ciśniemy. Nam pomaga, no bo jednak, jeżeli mielibyśmy to robić samą mawką, to byłoby to ciężkie, nie? Byłoby to dość ciężkie, no ale że to robimy w ten sposób, że tymi lochami jakoś tam próbujemy nadgonić, no to jako tako to wygląda. Dobra, już i tak prze przesadziliśmy, jak widzicie, nie ma w ogóle żadnych bliskich prób, więc lecimy teraz do Anioła Apokalipsy Alexa. No i Alex jest tutaj, z tego co widzę, wojownikiem, który nie ma zbyt wiele HP, natomiast, no, on tutaj te jego hity są mocne. Tak więc chyba z pokonania go też będą nici, nie? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z nim też jeszcze tutaj jest po prostu za wcześnie, żeby go pokonać, no ale spoko. No mieliśmy tam chyba 2700 grzybów, powiedzmy do 2550 sobie jeszcze na niego zużyjemy. Jeżeli nam się nie uda, no to będziemy kończyć ten odcinek. i IGS, mam nadzieję, że każdy, kto czekał na berserka jest zadowolony i doczekał się. Tak więc jeszcze raz przypominam o challenge'u aby wbić do końca roku 1000. W sensie no, aby wbić do końca roku 10 tysięcy subskrypcji, potrzebujemy jeszcze 1500, żeby to zrealizować. Także mówcie mamie, babci, wujkowi, wszystkim, kogo tam powiedzmy, kogo macie pod ręką. Wysyłajcie, nie wiem, kanał na gildie swoje, jeżeli w takich jesteście, żeby tam ludzie subskrybowali, i tak dalej, i tak dalej żeby po prostu te 1500 subskrypcji jeszcze wbić do końca tego roku. Wiadomo, jeżeli się nie uda, ale wbijemy... Na przykład 1000 to też spoko, bo najprawdopodobniej będzie nam brakować tylko 500 I najprawdopodobniej tam jakoś w styczniu, mniej więcej pod koniec stycznia dobijemy te 10 tysięcy No ale po prostu lepiej szybciej niż później yy, Dobra, no tutaj już przesadziliśmy, nie ma co, nie ma w sumie co klikać Bo no sami widzicie, że nawet nie ma żadnej bliskiej próby Okej, okay, progresik na dzisiaj no naprawdę w porządku Wbiliśmy chyba ponad jeden level z tego co kojarzę yy, Tak więc teraz sobie tutaj wbijamy Wbijamy sobie na, na pocztę i ogarniamy ty, tych naszych przeciwników. Dobra, Wojownik nie zrobił za dużo, tutaj Maguś tak samo nie zrobił za dużo, Kunegunda, 276 milionów, no właśnie. Kunegunda zbiła mu praktycznie całe HP swoimi unikami, więc tyle z jego firebola. no i dobra, lecimy teraz dalej, Gimper, ten mu nie zrobił za wiele, no Maguś, Maguś jednym krytem pół HP, tak jak mówię, to jest Berserk więc, więc no tutaj ten Berserk no obrywa od tych Magów, nie to trzeba przyznać, tutaj tak samo Kunegunda zobaczcie, bardzo mocne hity i wygląda na to że dokładnie Kunegunda go zabiła no tak właśnie wyglądają te walki z tymi lochami nowymi, nie, to jest dość zabawne no ale tak jest, dobra, mamy teraz Strażnika Złotego Jaja, to jest wojownik. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś, no, można powiedzieć, że całkiem sporo. 770 milionów hp, Negunda mu zbiła 200. No i teraz zobaczmy naszą walkę, bo wcześniej nie mieliśmy w ogóle szans walczyć. A teraz zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jeszcze, myślę, że dziewiątym go dobijemy, ale jeszcze nas tutaj uderzył, no i my go dobiliśmy. No zobaczcie, seria berserka, ile potrafi hp wciągnąć na raz. No to jest po prostu coś, coś. Niewyobrażalnego można by tak powiedzieć Dobra, lecimy dalej, Górołaz yy, No, Barbar całkiem sporo mu tutaj zabrał yy, Maguś tak samo, dwa krytyki ładnie yy, 450 No Kunegunda nie za wiele Ale spoko, jak to tutaj wyglądało z naszej strony Troszkę nas blokuje yy, Troszkę nas tutaj bije, raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć no i tyle, no. no jak widzimy to jak tej siły mamy dość dużo, no to też przy okazji po prostu nie trzeba jakiejś długiej serii nie wiadomo jak, żeby tych wojowników pokonać, no bo te hity są naprawdę, naprawdę mocne. Dobra, lecimy dalej, Bachor, Despota Joffrey, to zaraz mnie ktoś skrzyczy, że źle wy wymawiam. No ale istotne, to jest mag. Jak widzicie, no tutaj wszyscy idą na hita. O, Kunegunda nawet nie na hita, to ciekawe, no ale dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tyle, pięć hitów wystarczyło, żeby ją pokonać. Tak więc też dosyć łatwo, można by powiedzieć. No, i lecimy dalej. Zimny drań to jest zwiadowca, no ale on widzieliście, że bardzo jakoś tak papierowo wyglądał. Tutaj Barbar, Barbar mu za wiele nie zrobił, chyba. No, jeszcze krytyka wsadził spoko. Maguś, Maguś tutaj pierwszy krytyk i drugi krytyk, więc Maguś pomógł, można by powiedzieć, Kunegunda 280 milionów, Kunegunda tylko 40 zabrała. No i tutaj my, zobaczcie, krytyk dość potężny. Tutaj się nie przestraszcie, czy tam nie zdziwcie, bo on bije rózgą, ale jak widzicie, to jest zręczność, więc on jest po prostu zwiadowcą. no zwiadowcą. Tutaj z naszej strony potężny krytyk też i udało się go pokonać. Ok, musiałem tutaj zrobić takie powiedzmy małe cięcie. Dobra, no i jak widzicie, zimny drań też został pokonany. Udało nam się no tego krytyka na koniec mocnego walność mimo, że on też tutaj nie pozostał nam dłużny no ale farcik był, lecimy dalej no i na sam koniec została nam Bridget i tą Bridget co, tutaj Barbar tak naprawdę no za wiele nie zrobił Maguś widzę, że krytyk, ale też na hita no i ten podejrzewam, że tak samo na hita dokładnie tutaj raz, dwa, trzy, cztery pięć, też pięć w sumie tak samo jak i chyba poprzedni Mag ta Joffrey powiedzmy tak samo na pięć właśnie tych hitów udało nam się ją pokonać, no i dobra zostawię to, żeby wiedzieć kiedy ostatnio Berserka nagrywałem i to by było w zasadzie na tyle. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, no to standardowo, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie i w przypiętym komentarzu. Subskrypcję z dzwoneczkiem, to o czym już mówiłem wcześniej na początku. I tyle. Więc jeszcze raz wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!